te święta mają wspólnego z świętami? Nie mam żadnego pojęcia, ale dajcie znać koniecznie w komentarzach, jeżeli wiecie na ten temat. Jaka ona jest sweet, jaka ona jest sweet. O nie, znowu zajrzałem pod sukienkę, no! Granny też obchodzi święta. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Rymowanka, pada śnieg, rzucają granatami, a Mikołaj dostał w łeb, leży pod saniami. Haha. Pozdrawiam! No a teraz pozostawimy. Lecimy na wieczerze. No siamanko, szanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, jak ja wyglądam, że wyglądam jak jakiś czubek. Tak, tutaj czapka elfa, uszy elfa i oczywiście też jakieś okularki elfa. Moi drodzy, tutaj też są święta, zobaczcie, jak tutaj się wszystko ładnie, pięknie świeci. I nasza Granny też się przebrała, zobaczcie, że nasza Granny jest Mikołajem. Moi drodzy, święta nadchodzą, grudzień już przyszedł, święta tuż, tuż, coraz bliżej święta. Czy też się nie potraficie doczekać tak samo jak i ja? Moi drodzy, zrobiliście sobie już jakąś listę, wysłaliście już list do świętego Mikołaja, ponieważ musicie być grzeczni, dostaniecie jakąś fajną zabawkę. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag ho ho ho. Lecimy z filmem, bebe. Halo, pobudka, wstawać. Jak już sami widzicie, mamy tutaj pierwszy dzień. I to, co sobie ogarniemy tutaj właśnie w tym odcinku, to oczywiście zobaczymy, jak tutaj Granny wygląda, jak wygląda tutaj, mam nadzieję w ogóle, że tutaj będzie Angelin. I oczywiście zobaczymy, jak wygląda Slendrina. I oczywiście zobaczymy sobie też tutaj wszystko, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Zobaczcie w ogóle, że ten mod przychodzi od razu z outfitem. Czyli możemy sobie, wiecie, jak możemy tutaj sobie zrobić, że no, zróbmy sobie może coś takiego, że jesteśmy God Mode. Niech ta Granny nas tutaj nie atakuje, ponieważ ta Granny nam bardzo, bardzo, ale to bardzo przeszkadza. Tak samo jak zakonnica. Dlatego też zagramy sobie tutaj właśnie na modach. Na modach sobie zagramy na spokojnie. Zobaczcie, że mamy też jeszcze Spider Mode. Ja wiem, że sobie to musimy też ogarnąć, ponieważ sami mi to pisaliście. Juniorski, możesz grać jako Spider. Możesz grać jako Spider, możesz grać jako nasz Damian Pająk, Pajęczsław. I wydaje mi się, że to ogarniemy, ale nie w tym odcinku. Dobra, jak już sami widzicie, babka tutaj przychodzi. Ja już się zastanawiałem, dlaczego ona tutaj ciągnie za tą klamkę i nie umie otworzyć, ale ona wchodzi od jakiegoś innego pomieszczenia. Widocznie tamta klamka nie działała. Dobra, zobaczcie, że w ogóle mod jest od Abegijo, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I zobaczcie, jakie to jest sweet tutaj. Jak to jest tutaj wszystko ładnie, pięknie zrobione. Ho, ho, ho. Wszędzie jakieś drzewka, jakieś choinki. W ogóle tutaj też święty Mikołaj stoi i czeka na rozdanie prezentów. Dobra, patrzymy sobie teraz tutaj. Tutaj mamy oczywiście Abegijo, coś tam straty pierdaty, dobra, tutaj chyba niczego nie ma. I ewentualnie tutaj też jest, no dobra, to jest tylko i wyłącznie Abegijo, to jest jego reklama, wbijacie na jego kanał, wbijacie, żeby ściągnąć sobie tego moda. Oczywiście link macie wszystko w opisie. I teraz tak, zajrzymy sobie może tutaj. Może tutaj coś ciekawego będzie, chociaż że nie, jednak nie. I teraz tak, widzimy tutaj świętego Mikołaja, naciśniemy mu tutaj na brzuszek i wtedy wchodzimy w hol, który jest cały w śniegu i pisze wszędzie Merry Christmas. Moi drodzy, babcia co prawda chce nas zabić, ale ona powoduje, że też zna się na rzeczy, tylko nie wiem, dlaczego ona dalej ma tutaj te swoje takie creepy obrazki, które są mega, ale to mega dziwne. I bardzo bym nie chciał, żeby one się tutaj pojawiały, ale niech sobie będą. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do łazienki. Oczywiście tutaj też jest wszystko ładnie, pięknie na biało. I z lustrem też się coś tutaj dziwnego stało. Niestety nie widzimy siebie dalej. Mamy melona, który wygląda jak jakaś kulka śniegu czy coś takiego. W ogóle nie wiem, dlaczego ten melon jest teraz taki wielki. Mam nadzieję, że tutaj coś się nie stało. Mamy tutaj naszą Granny. Patrzcie, jest nasza Granny śmieszna. Ej, muszę wam powiedzieć, Abegijo, postarałeś się teraz. Zobaczcie, jak ona tutaj pięknie wygląda, że ma nawet takie wielkie, wiecie, jak włosy i w ogóle ona... Ona ma przyklejone te włosy do twarzy. W ogóle wszędzie ma tutaj poprzyklejane, ale naprawdę, ja nie mogę na nią patrzeć, jak ona się teraz tutaj odwraca. Szkoda, że nie ma też normalnych oczu. Ale muszę wam powiedzieć, że ona jest mega. Naprawdę jest mega i nie wiem teraz, dlaczego ona tutaj za nami tak będzie chodziła. No w sumie mamy załączony tutaj God Mode, dlatego ona nie może nas tutaj dosięgnąć, ale... będzie sobie za nami chodziła. Dobra, w kuchni oczywiście też jest wszystko ładnie, pięknie zrobione, już ustrojone, tylko nie wiem, dlaczego tutaj są takie świnki śmieszne. Co te świnki mają wspólnego z świętami? Nie mam żadnego pojęcia, ale dajcie znać koniecznie w komentarzach, jeżeli coś wiecie na ten temat, że jakieś świnki tutaj są. Chyba świnki się je, czy coś takiego, nie, na święta. Dobra, mamy Master Key, który wygląda w sumie normalnie, tylko ja nie mam żadnego pojęcia, dlaczego one są wszystkie, wiecie jak, wszystko jest takie wielkie, jak ja to podniosę, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, tutaj ładna cukierkowa szafeczka. I co tutaj mamy? Mit! I oczywiście ten mit
Kit jest teraz też taki fajny, lodowy, powiedziałbym nawet. Pobiegniemy sobie do góry, już to mięsko sobie zostawimy u góry, bo i tak musimy iść na górę, zobaczyć co tutaj się znajduje. I właśnie bałem się, że tutaj nic u góry nie będzie zrobione, ale jak sami widzicie, stoi Kinga czerwona i nawet tutaj mamy jakieś śmieszne lampki. Dobra, jedziemy teraz tutaj, ja sobie to może tutaj tak zrobię, żeby wiecie, to sobie tutaj zleciało i dropniemy sobie ten mit tutaj i zobaczcie, jakie te światełka są spoko. Te światełka są mega spoko i bardzo się cieszę, że Granny sobie właśnie tutaj tak samo ogarnęła na święta, jak i my tutaj z tyłu. Jestem ciekawy, jak tutaj będzie obrazek, ponieważ już widzę, że jest tutaj coś innego, dlatego też zrobimy sobie w tej gierce coś takiego, że ja zmontuję sobie ten obrazek. Niech ten obrazek będzie cały zmontowany i mam nadzieję, że tam będzie coś śmiesznego. Nie wiem, dlaczego tu jest krew w ogóle, ale krew chyba jest zawsze, nie? Tu chyba będą jakieś prezenty z tego, co mi się wydaje, ale musimy to ogarnąć. Dobra, polecimy sobie może teraz tutaj gdzieś na dół sprawdzić, jak ten samochód wygląda i muszę wam powiedzieć, że samochodzik jest dobrze zrobiony. Muszę wam powiedzieć, że samochodzik jest dobrze zrobiony i bardzo mi się podoba właśnie ten wzór tego samochodziku, jaki on został tutaj stworzony. Zobaczcie, nawet mamy tutaj lodowy silnik, samochód jest cały w śniegu, także możecie być pewni, że babka mieszka na Podlasiu. Tak, sami to ostatnio pisaliście pod ostatnim odcinkiem. Juniorski, babka mieszka na Podlasiu, tam jest mega. Dobra, weźmy sobie, zróbmy teraz coś takiego, że ja może zablokuję tutaj w tej śmiesznej saunie, bo ona mi jednak przeszkadza i patrzcie, ja sobie... Zamknę tutaj drzwi, okej, dobra. No nie, no zamykaj. Teraz tutaj zamykamy i załączamy świneczkę. Załączamy świneczkę tutaj i Granny za chwileczkę tutaj padnie. Zobaczcie, jaki tu jest w ogóle ogień. Tutaj się teraz pali, to nie jest para sauny, tylko to jest, teraz to jest ogień. Mam nadzieję, że w ogóle też będzie pisało, że ona się spaliła. A nie, że wiecie jak, że jest na ogon, coś takiego. No mamy, że poszła się tam sobie tam spać na dwie minutki. Dlatego też my sobie ogarniemy tu tą skrzyneczkę, która też jest lodowa. Nie, ale bez kitu, Coca... Naprawdę? Enjoy Coca-Cola, no tak, przecież święta bez Coca-Coli to przecież nie święta, prawda? Dobra, pobiegniemy sobie teraz do góry, pójdziemy sobie do tego lewego pomieszczenia, które się znajduje właśnie tutaj. Tu mamy Master Kia, dobra, tutaj niczego ciekawego nie ma. Ja bardzo bym chciał jeszcze tutaj naszą slendrinę też ogarnąć, tylko musimy znaleźć właśnie młotek, żeby rozwalić u góry te deski. Dobra, ja jestem ciekawy w ogóle, co też będzie na... na telewizorze i widzę, że jakiś Mikołaj tutaj jedzie, renifery, tam jakieś straty pierdaty, dobra. Wrench sobie weźmiemy, który wygląda w sumie normalnie, ale jest też chyba troszeczkę zmodyfikowany. Ja sobie go może tutaj gdzieś dropnę na dole, niech on sobie tam po prostu leży. I wchodzimy do kuchni, sprawdzić, czy tutaj coś jest, ale wydaje mi się, że niestety nie ma. O nie, tego się otworzyć nie da. No tak, juniorski, przecież ty już przegrałeś w Granny 48 godzin. I teraz tak, sprawdzę, czy... O, tu jest książka. Tu jest książka. Merry Christmas to you. Dobra, idziemy teraz do góry i zostawimy sobie tą książeczkę właśnie w tym miejscu, w którym powinna być. Wchodzimy tutaj. Obrazek jest cały czas ten sam. No nie wiem dlaczego, ale niech sobie po prostu będzie. I tak, otwieramy tutaj, ładnie, pięknie. Tutaj nam się otwiera. I już widzę te obrazki, jak one są tutaj sweetnie. Kładziemy to tutaj i czekamy na naszą Angelę, która ma czerwone włosy. Ma czerwone włosy, białą tunikę i też wygląda dosyć świątecznie. Tutaj mamy jakiś śmieszny obrazek, znowu jakiegoś Mikołajka, coś tam. 2019, Happy New Year, Merry Christmas. Dokładnie 2019 rocznik przychodzi, moi drodzy. W tym miesiącu chyba będzie tyle specjali, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, i teraz mamy tutaj jeszcze dwa obrazki jakiegoś takiego Santa, który wiecie jak, który uprawia jogę. I później tutaj też mamy jakiegoś śmiesznego Mikołaja, który się przygotowuje na wylot. Dobra, sprawdźmy, z czym tutaj mamy do czynienia. Czy może tutaj coś znajdziemy. I tutaj jest Weapon Key. Dobra, weźmy sobie może teraz ten Weapon Key, bo i tak czy siak chcę sprawdzić, jak tutaj właśnie ten Weapon Key, czy też raczej ten crossbow, ja cały czas mówię na crossbow Weapon Key, wygląda. Dobra, lecimy teraz tutaj, naciskamy, okej, możemy to już sobie dropnąć. I mamy też oczywiście taki cukierkowy crossbow. I to jest mega. Wydaje mi się, że Granny teraz już chyba tutaj przyjdzie, bo już ją usłyszałem. Ale ja dalej nie wiem, dlaczego to jest wszystko takie wielkie, zobaczcie. To nie jest normalne, że te rzeczy są takie wielkie. Ja wiem, że tutaj coś się stało z tym modem chyba. Coś tu jest naprawdę nie tak, coś tu jest nie teges. I to jest po prostu wszystko za wielkie. Ja nie wiem przypadkiem, czy tutaj mamy field of view załączony tak dziwnie, czy coś takiego. Ja jestem ciekawy, jak ona też wygląda, jak tutaj oczka zamyka, ale wydaje mi się, że będzie wyglądała normalnie. Hej, ona jest odporna na to? Dlaczego? No czekaj, muszę to wziąć. Dobra, no i co? A nie, trafiłem ją. Dobra, zamykaj oczka i idziesz spać. I idziesz spać, zobacz jaka ona jest sweet. Jaka ona jest sweet. Jaka ona jest sweet. O nie, znowu zajrzałem pod sukienkę. No, znowu zajrzałem pod sukienkę. Zobaczcie, jakie ona w ogóle tutaj triki robi. Ona się tak utrzymuje na tej barierce jak Tony Hawk. Dobra, teraz sprawdzimy sobie teraz tutaj. Tu niczego nie ma, wchodzimy teraz tędy. Zobaczyć oczywiście, jak nasz misiu wygląda. No, weź tutaj, przesuń to, no. Czy tutaj mamy safety? Tak, to jest safe key. Ale dobra, możliwe, że tutaj coś będzie też innego. Part of shotgun, dobra, mamy też Teddy'ego. Który ma ryoka świnki, nie wiem dlaczego, ale ma po prostu ryoka świnki, nie? Dajcie znać, czy to nie jest świnka Peppa, ale to jest ewidentnie coś nie tak z tym. No weź to pudełko, no! Jak ja nie lubię, jak ta gra się buguje, nie?
Szkoda, że tutaj się skakać nie da. No oczywiście na tym modzie się da skakać, ale ogólnie się podskakiwać tutaj nie da. Dobra, tutaj możliwe, że będzie też kagłel albo coś takiego. Nie, tutaj niczego nie ma. Tu też nie, więc idziemy sobie zanieść teraz tego naszego Teddy'ego śmiesznego do Slendriny, ale... Ale nie mamy jeszcze tutaj młotka. I młotek chyba będzie w kagłel. Z tego co mi się wydaje, to on będzie tam właśnie w kagłel. Rzucimy tego miśka tutaj i schodzimy dalej tutaj rozwiązywać zagadki, ponieważ mamy tam melon jeszcze, mamy tutaj jeszcze parę rzeczy, które muszą być ogarnięte, bo jak nie będą ogarnięte, to one nie będą zorganizowane. Dobra, weźmy sobie może też z weapon, znaczy ten safe key tutaj, ponieważ ten safe key spowoduje, że najprawdopodobniej będzie tam wrench, czyli wiecie jak, te pokrętło takie śmieszne, natomiast w studii możliwe, że będzie młotek. Mam nadzieję, że to się tak spisze właśnie, ponieważ wiecie jak, ja już tą gierkę znam i wiem mniej więcej co gdzie może się znajdować. W ogóle tutaj też jest jakiś taki przycisk, który tutaj nie widziałem. Aaa, okej, dobra. Zobaczcie, czyli to jest, naciskamy ten przycisk tutaj właśnie w prawym górnym rogu i możemy sobie to wyłączyć tutaj w ogóle wszystko, patrzcie. Wow, i możemy sobie zdjęcie zrobić, screenshota. Ej, nie umiem teraz, dobra, już umiem. Myślałem, że nie umiem tego założyć. Dobra, tutaj mamy engine part. No engine w sumie nie będzie nam potrzebny. I nie wiem, czy tutaj sobie zbudujemy, nie. Zrobimy tak, że ja nie ucieknę sobie samochodem, tylko uciekniemy sobie normalnie, ponieważ jak my sobie uciekniemy normalnie, to te drzewka możliwe, że też będą jakoś fajnie ustrojone. Takie ustrojstwo będzie fajne. Dobra, wchodzimy teraz tutaj i tutaj mamy oczywiście Merry Christmas. Wow, jakie to jest wielkie. Jakie to jest wielkie. Merry Christmas and Happy New Year. Dziękujemy bardzo serdecznie tobie, Abegi Joe, też życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku oraz na święta. Dobra, wypełznęliśmy sobie tutaj teraz na dwór. Merry Christmas, zobaczcie, ja prawie tego kagłela tutaj nie zauważyłem. Tu jest oczywiście świnka, nie wiedzieć dlaczego, są tutaj świnki, ale widocznie świnki są dobre. Rzucimy sobie może tego kagłela tu i ja bym chciał spojrzeć co tam na dole jest, ale... No jest takie cukierkowa ta studnia jest, ale dalej nie mamy tej rączki, a ta rączka bardzo będzie nam teraz tutaj potrzebna. Ja sobie może, jak tutaj w ogóle jest fajnie ustrojone, zobaczcie, tutaj są w ogóle ciastusie są! Są prezenty, ciastusie i lampki, jakie to jest sweet. W ogóle szkoda, że to tak wiecie, jak nie błyszczy, że nie mruga, nic takiego. Fajnie by było jakby Outwit tutaj coś ogarnął właśnie z tym, ale no chyba nie ogarnie. Dobra, wyskakujemy sobie teraz tędy. I ja mam tu jeszcze melona i możliwe, że w melonie będzie no playhouse-ki. Tam chyba będzie playhouse-ki, z tego co mi się wydaje. Patrzcie, zakładam. Mamy to tutaj, rąbiemy, chyba że będzie karki. No, padlocki. Dlaczego to jest takie wielkie? Ja tego nie rozumiem. Dobra, wyskakujemy tutaj na zewnątrz i ja sobie teraz otworzę tutaj te drzwi. Okej, dobra. I schodzimy teraz na dół i otworzymy sobie tutaj garaż, ponieważ na dole w garażu też może być coś ciekawego napisane, jakieś Merry Christmas, Happy New Year albo coś takiego. Więc ja sobie teraz tą kłódkę tutaj ogarniam. Okej, dropnij to i otwieramy teraz tutaj garaż. I czekamy. Nie, ale się zawiodłem. Ja myślałem, że tutaj będzie jakaś też fajna świąteczna zagadka albo coś takiego, ale niestety tutaj nic się nie pojawiło. No jaki bezsens, no. Dobra, patrzcie, że ona tutaj przyszła za nami. Ona tutaj cały czas za nami łazi, jakby jej się naprawdę chodzić nie chciało, nie? Dobra, idziemy sobie teraz po crossbowa, ponieważ crossbow jest potrzebny, żeby zrzucić to, co tam się znajduje u góry, a tam jest oczywiście co? Śrubokręt. Śrubokręt oczywiście, ja zawsze mówiłem śrubokręt. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak byłem mały, mówiłem śrubokręt. Ja jestem ciekawy, oczywiście też mieli taki problem, ale chyba tylko ja byłem taki dziwny, co? Dobra, mamy crossbowa i tą śpieszną strzałeczkę tutaj, więc ja sobie teraz tutaj pójdę czym prędzej i strzelimy w to pudełeczko. Mam nadzieję, że za pierwszym razem patrzcie. O, baja! Nie trafiłem. Ja zawsze chcę tak widowiskowo wyjść z tego pokoju. I wiecie jak, to ogarnąć, nie? Ale to się po prostu nie da ogarniać, nie? Czekajcie. Shoot! Okej, dobra, zrzucamy. I mamy teraz tutaj śrubokręcik. I mam nadzieję, że tam na dole coś się fajnego znajdzie, ponieważ już mi tutaj pomału pomysłów brakuje. Ale najprawdopodobniej będzie tutaj, no, albo playhouse key, albo car key. Ewentualnie, no jeszcze tutaj nigdy nie znalazłem rączki właśnie do tej studni, ale możliwe. Chociaż bez sensu by to było, więc chyba będzie car key. Car key, dokładnie. Zobaczcie, że on też jest taki fajny, świąteczny, ogarnięty. I schodzimy teraz na dół i otwieramy sobie tutaj ładnie, pięknie, bo tutaj jest wrench. Właśnie, wow! Znaczy nie wrench, tylko witch handle. Przecież to jest tak wielkie. Dobra, udało mi się podnieść normalnie, ale na początku jak żeśmy to podnieśli, to to było, no strasznie wielkie. Strasznie wielkie, tak, że tutaj naprawdę niczego nie było widać, nie? W ogóle to jest taka lodowa jaskinia, tego wcześniej nie zauważyłem. Sorry. Sorry memory, ale ja tutaj wcześniej nie zauważyłem, że to jest właśnie taka fajna jaskinia. Bo kiedyś tutaj były tekstury z Minecrafta i to też fajnie wyglądało, jakbyśmy, wiecie, jak chodzili w jakieś gliniance albo coś takiego. Ale mamy tutaj też właśnie lodową jaskinię. Wychodzimy teraz stąd, zakładamy tego wrench handle. Okej, dobra, i kręcimy lola. Kręcimy lola i tam oczywiście będzie młotek. Mam nadzieję, że tam będzie młotek, a nie jakiś, wiecie, jak kagłel albo coś takiego, bo jak będzie kagłel, to będzie bez sensu. Tutaj musi być młotek, bo młotek spowoduje, że wiecie jak, no jest młotek, nie, że wiecie jak, że będziemy mieli tam u góry dużo
rzeczy do ogarnięcia. Dobra, wyskakujemy sobie teraz tędy tutaj ładnie. W ogóle bardzo mi się podoba ta tapeta tutaj, nie? Ona jest tak fajnie świąteczna, zimowa. Ja sobie tutaj też muszę wymienić tą moją babę, która tutaj jest na moim monitorze. Muszę sobie wymienić na jakieś świąteczne coś, nie? Polecicie coś? Dobra, wchodzimy do góry i mamy tam Teddy'ego. Musimy znaleźć jeszcze special key, bo strasznie chcę zobaczyć, jak wygląda tutaj Spider, nasz śmieszny pajękosław. Dobra, plank, plank, plank. Okej, okay, dobra, bierzemy teraz to tutaj. Ja tutaj naprawdę nic nie widzę. Bierzemy to, kładziemy i teraz tak, mamy tutaj hammer, tylko że ten hammer mi teraz się tutaj już nie przyda. Ale ja sobie, wiecie co, rozwalę tutaj tą śmieszną, świąteczną kamerę, oczywiście też jest świąteczna. I musimy sprawdzić, jak wygląda tutaj ta nasza śmieszna slendrina, bo tutaj już leży sobie Teddy. Pamiętacie, że go tutaj zostawiliśmy, prawda? I wrzucamy, patrzcie, wrzucamy, no nie trafiłem, no nigdy za pierwszym razem też tak fajnie widowiskowo nie trafię, no. Ja tutaj nic nie widzę, Granny odejdź to. No Granny odejdź to, no babciu, no. Dobra, wrzuciliśmy i czekamy na slendrinę. Miejmy nadzieję, że będzie jakoś przebrana fajnie. Jest lodowa, ale zobaczcie, że ona ma też jakąś inną twarz. Ona tutaj powinna w ogóle mieć oczy, a ma tutaj. Co to jest w ogóle? Czy to jest jakieś... Gwiazdki lecą! To są gwiazdki! Nawet się Granny tutaj zaśmiała i jej się chyba to też spodobało. Dobra, mamy cutting pliersy. Fajnie się to teraz złożyło, ponieważ już za chwileczkę stąd uciekniemy. Tylko musimy sobie tutaj to przeciąć, ponieważ tu jest kagel. O, źle! Wow, zobaczcie, że tutaj są takie śmieszne ciastusie, nie? Tutaj też coś jest w ogóle, zobaczcie, że to powinno być pajęczyna, ale tu jest taka dekoracja też świąteczna. Dobra, i lecimy sobie teraz tutaj na dół, chyba, że mogę to dropnąć. No nie, to tak oczywiście dropnę, że to leci w nie takim kierunku, w którym to powinno polecieć. No nie, dlaczego to rzucasz na drugą stronę? Dobra, spadło, zleciało, jest na dole, więc ja sobie teraz tutaj biorę hammer. I takim sposobem mamy już praktycznie dwa przedmioty na samym dole. W ogóle musimy jeszcze tutaj obrazek ułożyć. Ja nie pamiętam dokładnie, gdzie tutaj się drugi z trzech obrazków, czterech czy trzech obrazków znajdował, ale to sobie oczywiście też ogarniemy. Patrzcie, jak wejdziemy sobie, tutaj są też takie kastusie. Jakie to jest fajne, jakie to jest sweet, nie? I teraz tak, odblokowujemy to sobie tutaj, okej. Okay. Ja tego młotka już tutaj nie potrzebuję, tylko tutaj gdzieś cutting pliersy leżą, dokładnie tutaj. Weźmy sobie te cutting pliersy, otworzymy sobie teraz tutaj, oczywiście tą naszą śmieszną, ten nasz śmieszny prąd odłączymy. I babciu, odejdź stąd, bo ty mi naprawdę strasznie przeszkadzasz. Otwieramy tutaj i teoretycznie już możemy uciec, ale ja jeszcze chcę tutaj sprawdzić właśnie ten obrazek, tylko ja tutaj muszę poszukać tych wszystkich przedmiotów, bo ja zapomniałem dokładnie, gdzie one były. Chyba tu, nie? Nie, tu jest darcik, dobra. Dobra, mamy tutaj drugi, zobaczcie, a piece of painting, a tutaj jest car battery. Jak to śmiesznie wygląda, co tu w ogóle jest namalowane? A to oczywiście też jest taki śmieszny święty Mikołaj. I teraz tak, założymy sobie teraz ten obrazek, tylko że potrzebujemy jeszcze dwa. Ja je gdzieś widziałem, tylko ja teraz dokładnie nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie one tutaj są, więc musimy ich troszeczkę poszukać, ale wydaje mi się, że znajduje się chyba gdzieś blisko właśnie Teddy'ego. Bo ja jeszcze tam mówiłem, że nie mam tyle rąk, żeby to wszystko wziąć, ale możliwe, że to się tam gdzieś będzie znajdowało, chyba że gdzieś tutaj będzie. Dokładnie, tu jest drugi, okej. I możliwe, że tutaj jeszcze będzie. Dokładnie, tu jest special key. Aha! Przecież ja zapomniałem, że my musimy jeszcze iść do naszego Pajęczsława go ogarnąć. Sprawdzić, jak on wygląda. Dobra, idziemy tu, zakładamy to teraz tutaj. I wydaje mi się, że to będzie taki właśnie fajny obrazek. Merry Christmas, everyone. Dobra, bierzemy sobie teraz tego special keya, który też oczywiście jest świąteczny, ładnie, pięknie czerwony, z białymi napisami, ale już lecimy czym prędzej tutaj do góry. Sprawdzić, jak wygląda nasz śmieszny Pajęczsław. Ja bardzo bym chciał już się dowiedzieć, właśnie w tym momencie już się nie umie doczekać, sprawdzić, jak on wygląda, nie? Dobra, lecim na Szczecin, możemy mu oczywiście tutaj też mięsko położyć, okej, okay, dobra, bierzemy mięsko już ładnie, pięknie. I teraz tak, patrzcie, że... no... ładnie ma zrobione, ładnie, bardzo mi się podoba. Co tutaj, oczywiście jakaś świnka śmieszna. Idzie pajączek, który jest zielony. Jaki on jest fajnie zielony, on mi się tak podoba, nie? Tutaj oczywiście będzie gas can, bierzemy to, bo oczywiście sobie też załadujemy ten, wiecie jak, ten nasz śmieszny samochodzik, żebyśmy też zobaczyli, jak wygląda właśnie ta tekstura tutaj napełniania tego śmiesznego samochodziku paliwem. Dobra, tu oczywiście też jakiś śmieszny świąteczny przycisk. Tutaj nasz pajęczław się strasznie zdenerwował i on teraz wyleciał poza swój świat i leciał w powietrzu, ale tak już te pajęczsławy tutaj mają. Dobra, tankujemy samochodzik. Fajny, fajny Mikołajek. I z tego, co mi się wydaje, to my teraz tutaj tankujemy lodem. Lodem albo jakimś śniegiem. Po to, żebyśmy mogli stąd uciec. Zostało zatankowane, okej. Okay. Możemy to teraz tutaj zamknąć. I teraz tak, tu jest w ogóle Playhouse Key. Ja nie wiem, dlaczego on się tutaj znajduje, ale pierwszy raz widzę właśnie w takim miejscu tą rzecz. I kiepsko jest to, bo nie umiem znaleźć ostatniego obrazka, który jest bardzo potrzebny, żeby złożyć obrazek do końca. Ale jak już sami widzicie, no wygląda to bardzo fajnie, taki Merry Christmas, everyone. Tylko oczywiście brakuje tutaj napisu Merry Christmas. Jak go znajdę gdzieś po drodze, to będzie spoko. Jak nie, no to niestety trudno, ale zobaczymy, co jeszcze się znajduje w Playhouse. Ponieważ ja znalazłem tutaj w ogóle też tylko i wyłącznie jeden kagłel. Gdzie jest drugi, to oczywiście też jest
zagadka. Możliwe, że sam ten Cogwell będzie się znajdował w Playhouse Key. Tak się też może zdarzyć, dlatego też sobie tutaj czym prędzej przybiegnę i otworzymy sobie ten nasz śmieszny Playhouse. Dobra, otwieramy, otwieraj tutaj, wchodzimy i niestety obrazka tutaj nie ma, ale tutaj też jest fajnie tak kolorowo się zrobiło. W ogóle wydaje mi się, że tutaj będzie się Spark Club znajdował, czy jak to woli. Świeca zapłonowa do naszego samochodziku, ale ja tutaj z czym prędzej wyskakuję. Podnosimy Master Key'a i już praktycznie sobie tutaj... O, jest tutaj! A piece of painting! Zobaczcie, że udało nam się jeszcze tutaj nawet ogarnąć cały obrazek. To jest takie sweet, że ja jeszcze tutaj nawet w pławkę wszedłem, że to jest masakra. Ale dobra, idziemy teraz tutaj, zakładamy do końca i mamy Granny has rewarded you with a bonus day in the house. Tylko, że my babciu już stąd wychodzimy. Dziękujemy, że byłaś taka fajnie świąteczna, ale my już stąd wychodzimy, tylko bardzo bym chciał znaleźć tutaj Master Key, który gdzieś tutaj rzuciłem dokładnie. Bierzemy sobie klucz tutaj wyjściowy, główny i wychodzimy stąd. Ja jestem ciekawy, jak tutaj będzie teraz na końcu wyglądało, ale wydaje mi się, że może być w sumie też spoko. W ogóle był też taki dziwny odgłos, jakbyśmy biegali tutaj po śniegu, ale wydaje mi się, że tutaj będzie... Ja nic tutaj nie widzę. Ja nic tutaj nie widzę i się zacięło, bo jest czarny ekran. Jest czarny ekran i się nie dowiemy, jak tutaj na końcu wygląda, ale jest lipa, moi drodzy, bo coś im się tutaj zbugowało i niestety, ale końcowa scenka im nie wypaliła. To jest coś nie tak, chyba że mi się coś tutaj zepsuło, no. Nie, niestety oczywiście się tutaj ładnie, pięknie wszystko zbugowało, dlatego ja też tutaj wyłączam gierkę i mam nadzieję, że wam się ten odcinek taki świąteczny z Granny podobał. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny podoba. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!